To jest ważne, żeby wejść w turniej tak jak wy weszliście w meczu z Egiptem? Ważne jest, żeby zacząć od zwycięstwa, to na pewno buduje pewność siebie. My dzisiaj mieliśmy dosyć łatwego przeciwnika i no, zagraliśmy na tyle dobrze, żeby wygrać z nimi. Mieliście do siebie jeszcze jakieś pretensje, coś jeszcze nie wychodziło, czy to już wszystko było, no, czy ta maszyna po prostu szła pełnym, na pełnej prędkości? Widać było, że to był pierwszy mecz. Tak samo jak w innych spotkaniach wkradała się, w, szczególnie w pierwszych momentach tego spotkania, nerwowość, ale później opanowaliśmy to wszystko. W drugim secie Egipcjanie przeciwstawili nam się trochę, ale na szczęście wyciągnęliśmy niekorzystny stan i spokojnie wygraliśmy. Trzeci set to już w zasadzie trening był, prawda? To była taka okazja na jeszcze, nie wiem, trenowanie jakichś yy, yy, konkretnych zagrań. No w trzecim secie trener miał okazję pozmieniać wielu zawodników, dać wszystkim poczuć boisko. I dobrze, bo na pewno cała dwunastka będzie potrzebna w przeciągu całego turnieju. Teraz mecz z Iranem to już jest przeciwnik z wyższej półki. Kiedy zaczynacie myśleć, mówić, przygotowywać się? No Iran to przeciwnik już z najwyższej półki. Wiemy, że stać ich na bardzo dobrą grę. Już yy, po powrocie do szatni po meczu z Egiptem myślę, że wszyscy mieliśmy w głowach Iran i zaczynamy najpierw mentalnie przygotowywać się, jutro zaczniemy i taktykę i, i szczegóły co do spotkania z Iranem. Trener Antiga mówi, że interesują go tylko najwyższe cele. Czy wy po tym meczu z Egiptem czujecie, że wy faktycznie jesteście w tym idealnym uderzeniu? Myślę, że ciężko prorokować po meczu z Egiptem. Myślę, że poczekajmy spokojnie do kolejnych meczów i zobaczymy jak będziemy grali.